Ciepano ludziska, z tej strony Wojciech i witam Was w kolejnym odcinku FIFA Ultimate Team 28, o ile się nie mylę, odcinek w tym momencie. E, nowy skład Wam chcę zaprezentować przede wszystkim, e, na sam począteczek. E, jest to Bundesliga inspirowana ostatnim odcinkiem, no niestety byłem, byłem zmuszony zrobić jakiś porządny skład, którym będę w stanie niszczyć wszystkich, więc zrobiłem Bundesligę. E, jest to najlepsza, moim zdaniem, możliwa do zrobienia Bundesliga. E, znaczy dobra, jeszcze nie, będę musiał jeszcze paru małych zmian dokonać, żeby to faktycznie było było najlepsze. Między innymi testuję tutaj Ramosa, bo, bo jeszcze Ramosem nie grałem, do tego nie pamiętałem, czy, czy Mikitarian dobrze gra, czy tak średnio, więc jeszcze jeszcze zobaczymy, jak to wejdzie. W ogóle odcinek zadziwiająco długi, bo wyszedł chyba ponad 8 minut, no to dlatego, że, że jakoś tak nie miałem weny i, i wcześniej nic nie było, więc tak, wiecie, w ramach uczynienia win, takich, że nie było filmu, no to, no to, no to jest bardzo, bardzo długie. odcinek, mam nadzieję, że docenicie to łapkami w górę. Ehm. Także, także, także tak. Eee, gramy oczywiście ligę, w tym momencie walczymy już chyba o awans do Ligi Pierwszej, tak? Nie jestem, nie jestem pewien, chyba, chyba to jest pierwsza liga. Eee, widzimy przeciwnika z odpowiednio podobnym składem do naszego, bo, bo jest to oczywiście typowa Bundesliga, która nawiasem mówiąc będzie, będzie w tym tygodniu. Eee, muszę właśnie ogarnąć, bo mam do nagrania jeden fajny pomysł, mam na, na jeden fajny film typowa Bundesliga, no i pink slipsy, no i foot, także to, to jest plan do końca tygodnia, zobaczymy jak, jak to tam wyjdzie, tu już widzicie 3 do 1 przegrywamy, także, no, koleś miał większego skilla w używaniu, w używaniu takiego składu, z sweaty Bundesligi właśnie. Ale my się oczywiście odwdzięczamy tutaj wspaniałej jakości bramku. E, tak, co do takich ogłoszeń organizacyjno, takich wiecie śmiesznych, no jak to ogłoszeń, e, w opisie e, rzuciłem wam cztery linki do gier, fajnych, bardzo, bardzo fajnych gier. To są najlepsze gry na świecie. Gdyby nie FIFA, to grałbym tylko w nie. Eee, są to reflingi, czyli tak zwane linki do gier, które ja polecam, za które dostaję pieniążki. Za, każdy, e, za każdą osobę, która się zarejestruje i potwierdzi maila. Pamiętajcie, że za, zarejestrowanie się i potwierdzenie maila jest bardzo, bardzo ważne. Eee, i co do. A dlaczego to robię? Dlatego, znaczy z tych filmów, z tych, z tych gier będą jakieś filmy, będziemy razem w nie grali. Prawdopodobnie dużo co jeszcze Metina, bo się na Metinie z nami. W Metina mam ochotę pograć. Ja widziałem, że są też właśnie reflinki do, do Metina. Widzicie, fajna sytuacja w ogóle, cztery mecze i jestem w strefie spadkowej. Wow! a to dlaczego? dlatego, że, jeżeli oglądacie innych fifaczy, jakich tam, jakich tam mamy, e, mówię tu specyficznie o Kamyku, i VIBE, czyli w takich moich ziomeczkach, mordeczkach, e, no to oni się już e, też się wzięli za reflinki. Z tego powodu, że e, YouTube polski jest bardzo biedny i nikogo nie stać na konsole. Oprócz szlacha i Jacoba, którzy tam też musieli, że to chyba szlachu też zbierał reflinkami, Jacob w sumie miał największy kanał, to się to mógł może kupić, ale e, no większość osób w jakiś tam sposób musi to kasy zebrać, więc, więc to jest dobry plan, żeby pograć w gry, wiecie, trzeba mieć pasję, przez dolarka oczywiście trzeba mieć, trzeba mieć, trzeba mieć coś takiego, e, także no, nie, nie będę wam, wiecie, nie będę was namawiał, nie będę nic mówił, e, będę o tym wspominał w filmach, to będzie pod filmami, czasem na jakiegoś Facebooka wrzucę. Będ, będą z tego filmy, będziemy w to też razem grali, bo wiecie, e, gry może nie, nie wiem, jak, jakie są tak naprawdę, bo większość z nich nie grałem, ale każdą z nich przetestuję i na pewno będzie możliwość zagrania ze mną, może jakieś tam gildie będziemy robić czy coś. E, zobaczymy, jak to wyjdzie przede wszystkim zachęcam do rejestracji oczywiście. Um. Jako że, no wiecie, też zamierzam się przerzucić na PS4, e, znaczy zamierzam, no to będzie raczej konieczność, bo wiecie, ten silnik pewnie nie wyjdzie na PC-ta, z tego co słyszałem, to ma nie wyjść na PC-ta w tym roku, e, no a kto chce oglądać stary silnik, kiedy jest nowy, e, do tego jak się wszyscy przeniosą na PS4, to nie będzie z kim nagrywać, nic nie będzie można było tutaj na, P na pc robić, dlatego, no wiecie, kwestia to jest tak naprawdę życia i śmierci, no a to, 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 to nie są takie rzeczy, że tak powiem, i faktycznie nie zamierzam, wiecie, 2,5 tysiąca z tego uzbierać, bo bo, bo to niemożliwe de facto, ale mm, troszkę stąd y, z YouTube'a się dorzuci, jakoś tam ten i myślę, że do września, do FIFA 15 się uzbiera także spokojnie. Myślę, że, że, na, że na luziku w ogóle bramka z rzutu wolnego jest yeah, ulubiona. E, także myślę, że na spokojnie. Także mówię, jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani jakimiś tam fajnymi grami, czy ewentualnie pograniem ze mną, czy ewentualnie po prostu wspomnieniem kanału w drodze do PS4, to to, to, to polecam. E, fajnie by było też, jakbyście wiedzieli. Jeżeli ktoś jest z tym oburzony, to niech po prostu wiecie. Ud, udaje, że nie słucha. E, nie trzeba wcale dawać 50 łapek w dół. To jest takie. takie, takie no tak, tak, taka moja prośba. Natomiast można dać łapkę w górę za 8-minutowy odcinek. To no takie, takiego długiego chyba jeszcze nie było, więc, więc, więc polecam się na przyszłość. Nie, nie no, będę się starał wrzucać codziennie, bo jednak wolę wrzucać codziennie 4-minutowe filmy niż, niż co dwa dni 8-minutowe, bo mam wrażenie, że łatwiej się to ogląda. No i wiecie, więcej wyświetleń, wszystko dla pieniędzy. Tak, tak, tak. Mamy dwa mecze, chyba musimy obydwa wygrać, żeby 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 awansować, tak mi się zdaje. Nie, no dobra, nie. szczerze, nie, nie, nie komentuję gameplay'u, bo, bo nie patrzę co się dzieje. E, myślę, że nie muszę mówić, co się dzieje, bo, bo każdy widzi, nie każdy kto ogląda raczej ma oczy, jeżeli nie ma, to przepraszam, że kogoś uraziłem. E, mam nadzieję, że, 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 że się nikt nie poczuł obrażony. E, natomiast e, no, muszę ogarnąć chwileczkę. Muszę się ogarnąć, co tu się dzieje. To jest w ogóle strasznie fajna bramka. Chciałem wam pokazać od samego początku. Bo po prostu kolesia rozklepałem w strasznie fajny sposób tak mi się zdaje wiecie no mi się to podobało było strasznie dużo szybkich podań z pierwszej piłki ewentualnie też po przyjęciu e, i, i całkiem fajnie to wyglądało oczywiście inform Benteke musiał mnie ukarać no bo e, tak i tutaj widzicie bramkę na e, Adlera która była bramką samobójczą na 3 do 1 e, z tego względu że jakoś jakoś ona się ucięła e, w trakcie nagrywania może, nie, wiem, wiem, co się stało, wiem, dlaczego ją pokazałem, bo, wyłącz, coś padło z rewniki ekranu, coś tam, coś tam, monitor mi się wyłączył na chwilę, nie miałem, nie miałem, jakby, wiecie, nie miałem obrazu, nie widziałem, co się dzieje, nagrywanie się wyłączyło, a ja trzymałem pada jakoś tak, że, że wbiegłem nim do bramki, bo w tamtą stronę biegłem zanim, zanim się wyłączył ekran i wbiegłem z jadlerem do bramki, także brzmi genialnie, prawda? No, no tak właśnie było. E, tu widzicie kolejna bramka z Nożyc, z Nożyc w tym odcinku. Druga chyba, bo już by była na pewno z nami jedna. E, muszę Wam powiedzieć, że tak, e, wszedł oczywiście Draxler za Mikitarianę. E, do tego Ramosa również będę w najbliższych odcinkach zmieniał na Diufa, dlatego że jednak Diuf mi się zdaje, że Diufem też nie grałem, a Ramos mi się tak w miarę dobrze sprawdza, bez jakiegoś szału, ale, ale daje chłopak radę, więc, więc kwestia do grania, który będzie lepszy. No i w ogóle licznik bramek mandżukicie w tym meczu. Jest to druga bramka mandżukicie z główki w tym meczu. Teraz nadchodzi trzecia bramka z główki mandżukicie w tym meczu. Wiecie, oczywiście ja broń Boże nic nie mam do bramek z główki, bo, bo, bo jak mógłbym mieć, skoro sam spory ich strzelał, nie? Ale, ale jednak, no, pięć, czy 6 czy dziesięć goli mandżukicie z główki, no, ile można? No, na pewno można 4. no tak, 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 tak było. Znaczy, wiecie, w sensie fajnie się gra, nie? Ja też sobie strzeżę z główki, ale ja nie strzelam tylko z główki, nie? Tak? Trzeba mieć jakieś, takieś, jakieś tam, jakąś tam różnorodność, nie? No i niestety w 90 minucie mandżukić. Kurwa, no nie. No po prostu, kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? No niestety, zdarza się najlepszym: mandżukić 5 do 4 i. Nie mamy awansu. Po raz pierwszy zostajemy w Lidze. Trochę nasz ride do pierwszej Ligi został opóźniony, ale spokojnie podniesiemy się mocniejsi. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do linków w opisie. Zapraszam do mojego Facebooka. I łapka w górę za tak długi odcinek. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już jutro na razie. Hej!